Dobry, witam na konferencji prasowej przed startem drużyny wiosennej sezonu 2014-2015 w pierwszej lidze piłkarskiej. Nasze dzisiejsze spotkanie zostanie podzielone na dwie części. Pierwsza nieco krótsza, druga na pewno troszeczkę dłuższa. Pierwsza część jest związana tutaj z obecnością dyrektor Muzeum Miejskiego Tychy, pani Aleksandry Matuszczyk oraz pana Piotra Zawadzkiego, który jest koordynatorem merytorycznym projektu Tyska Galeria Sportu oraz autorem książki GKS Wicemistrzem jest. W tej części zarówno pani dyrektor, jak i pan Piotr poinformują państwa o pewnym projekcie, który zaistnieje na Stadionie Miejskim Tychy. Po wypowiedzi pani dyrektor i pana redaktora zakończymy pierwszą część. Będzie można zadawać pytania po zakończeniu konferencji tutaj zarówno pani dyrektor, jak i panu Piotrowi. No i później przejdziemy do drugiej części już typowo piłkarskiej. Także w tym momencie przekazuję głos pani dyrektor. Proszę bardzo. Dziękuję pięknie. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Miło mi poinformować, że decyzją pana prezydenta miasta Tychy Muzeum Miejskie wzbogaci się o nowy oddział, który będzie miał siedzibę na terenie nowo wybudowanego Stadionu Miejskiego. Ten oddział będzie nazywał się Tyska Galeria Sportu i to, czym chcielibyśmy się tam zajmować, to przede wszystkim wystawie stałej, która będzie poświęcona ikonom tyskiego sportu i będzie dotyczyć nie tylko piłki nożnej i hokeja, ale także tych wszystkich indywidualności, które sportowo były związane z Tychami. To myślę, że cały program merytoryczny omówi za chwileczkę Piotr. Myślę, że mogę powiedzieć jeszcze państwu, że niebawem uruchomimy zarówno stronę internetową, jak i profil na Facebooku. I to, co jest istotne, będziemy apelować do mieszkańców Tychów, do sportowców i do wszystkich tych, którzy mają jakiekolwiek pamiątki związane z tyskim sportem, z prośbą o to, żeby te pamiątki mogły znaleźć się w posiadaniu muzeum. To, co jest istotne i co chciałabym podkreślić, to mam nadzieję, że będziemy czerpać z najlepszych wzorców. Jesteśmy po wizytach w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz w muzeum, które jest efektem pasji kolekcjonerskiej na Stadionie Warszawskiej Legii. I to są te miejsca, które będą dla nas punktem odniesienia, jeżeli chodzi o sposób budowania ekspozycji. Mam nadzieję, że to, co państwo zobaczycie, a otwierać będziemy tę przestrzeń w październiku tego roku, nie będzie się państwu kojarzyło ani z takim stereotypowym myśleniem na temat muzeum, Izby Pamięci, czy też miejsca, w którym gromadzone są tylko rzeczy, które są przeszłością. Sport jest taką dziedziną, która może być fantastycznym sumptem do tego, żeby prowadzić działania edukacyjne i po to, żeby i również takim miejscem, poprzez który możemy budować fantastyczne wzorce u młodych ludzi. O szczegóły myślę, poproszę teraz Piotra, bardzo proszę. Dzień dobry. Ja jestem Tyszaninem. Wychowałem się na osiedlu A, 50 metrów od tego stadionu, na którym teraz jesteśmy. I uważam, że tak młode w dalszym ciągu miasto, jakim są Tychy, osiągnęło już w sporcie bardzo wiele. I po prostu musimy się tym pochwalić, zaprezentować to nie tylko mieszkańcom naszego miasta. Skoro jeszcze na dodatek będzie tutaj nowoczesny stadion, no to jest logiczne, że powinna na nim powstać taka sportowa galeria. Uważam zresztą, że muzea czy sportowe galerie na nowych, nowoczesnych stadionach są czymś oczywistym i to, że na przykład nie ma czegoś takiego w Chorzowie, w Zabrzu czy w Katowicach, jest to spowodowane tylko niedostateczną sportową infrastrukturą w tych miastach i kwestią czasu jest to, że takie galerie tam powstaną, no ale te będą pierwsze, bo jest to Tyska Galeria Sportu, to jest pionierskie przedsięwzięcie w naszym regionie. Przypomnę tylko, że z Tychami w różny sposób, czy to przez przynależność klubową, czy miejsce urodzenia, związanych jest wielu wybitnych sportowców. Mamy trzech medalistów olimpijskich. To Roman Ogaza, piłkarz, to lekkoatletka Lucyna Langer-Kałek i to kajakarka Karolina Naja. Mamy wybitnych hokeistów,
Henryka Gruta, Mariusza Czerkawskiego, Krzysztofa Oliwę. Mamy pierwszego amatorskiego mistrza świata w boksie, Henryka Średnickiego. Siatkarskie Złotka też są z tychów, to Sylwia Pycia i Aleksandra Przybysz-Jagiełło. Mamy wspaniałego himalaistę Adama Bieleckiego. Są oczywiście mistrzowie, wicemistrzowie Polski w piłce nożnej sprzed prawie 40 lat, tylko że GKS Utychy. Jest inne pokolenie piłkarzy, Jerzy Dudek czy teraz Arkadiusz Milik. Jesteśmy po rozmowach z wieloma ludźmi, z wieloma sportowcami. Otrzymaliśmy zapewnienie o wsparciu, o pomocy, o przekazaniu części zbiorów do naszej kolekcji. Pomogą nam także tyscy kolekcjonerzy. Zresztą chcemy prezentować nie tylko tych wybitnych sportowców, ale i prezentować takie przestrzenie jeszcze niezbadane, chociażby początki hokeja w tym mieście albo historię klubu Polonia Tychy, która grała na tym stadionie i która była poprzednikiem GKS-u Tychy. Jeszcze słowo o panu Dariuszu Kunowskim, który stoi za projektem Tyskiej Galerii Sportu. Pan Dariusz Kunowski to jest absolwent ASP w Warszawie, scenograf, projektant, reżyser. On współorganizował m.in. projekty Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, czy Muzeum Sportu w Warszawie, więc jego osoba daje gwarancję, że Tyska Galeria Sportu, tak jak już pani dyrektor powiedziała, to nie będzie jeszcze jedna izba pamięci, ale to będzie galeria pulsująca, inspirująca, multimedialna. Mamy w planach także edukację poprzez sport młodzieży i mam nadzieję, że w tym przypadku edukacja poprzez sport to nie będzie tylko jakiś pusty frazes. W lipcu otwiera się stadion. Tam już na pewno będą jakieś ślady naszej działalności, ale tak jak pani dyrektor powiedziała, z kopyta ruszymy jesienią, wtedy zaprosimy państwa do naszej galerii. Tak jak mówię, będziemy regularnie informować państwa o postępach prac związanych z galerią. Po zakończeniu konferencji prasowej jesteśmy do państwa dyspozycji i czekamy na ewentualne pytania. Ja dziękuję i teraz już zapraszam na piłkarską część. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Także jak wspomniałem, już zaraz po zakończeniu tej drugiej części konferencji zarówno pani dyrektor, jak i pan Piotr będą do państwa dyspozycji.